Cześć, w dzisiejszym odcinku jeszcze wrócimy do serwera. Próbowałem wpierdzielić mu wentylator taki od procesora, który tu był, ale się okazało, że otwory montażowe są nie tej średnicy, jakich potrzebuję, więc poszukam na Allegro czegoś o tych wymiarach, bo to jest 100 mm. Jak widzicie, wszystko pięknie zapierdziela. Zmieniłem tu ten system operacyjny z Zorina 16 Core na 15, 32-bitową wersję, bo na 64-bitowej wersji nie chciał za bardzo działać. Podczas włączania przeglądarka się zawieszała i ogólnie sterownik graficzny nie chciał się w ogóle zainstalować, bo wywalało błąd. Ale ja to Zorina 64-bitowego postawiłem na tej maszynie tylko po to, żeby sprawdzić możliwości. Jak widzicie, dysk na system to jest CX400 Goodrama generacji drugiej, 128 GB. No i to jest, tu jest podstawowy taki serwer HP DC7700 z takim wentylatorem. I nawet wiecie co? Zajebiste jest to, że jak odłączyłem ten wentylator i uruchomiłem go ponownie, to wyjebało błąd. Nie by wykryto wentylatora, ale zajebiste. Kurwa, szkoda, że w innych płytach głównych, na przykład Gigabyte, czy wszystkich ogólnie nie ma czegoś takiego. Nie wykryto wentylatora, nie uruchomię ci komputera dalej. Niektórzy tak kurwa po prostu wiecie robią, że w ogóle nie instalują wentylatorów, tylko dają jeden na chłodzeniu procesora i ogólnie tyle. A to jest błąd. Komputer powinien mieć przynajmniej jeden wentylator wyciągowy z obudowy. Tak jak tu. Dobra, tam ma swoje tam obroty. Ważne, że działa. Jest tu zainstalowany Zorin 15, 32-bitowa wersja i powiem szczerze, sterownik graficzny się zainstalował zajebiście. Wszystko działa. Jeszcze te pamięci RAM będę chciał kupić, bo wam pokażę. Wpierdoliłem tutaj tą pamięć RAM i zaczęło wypierdalać błąd w BIOSie, że coś tam, to więc, a to jest, widzicie, 2 GB, więc to zapierdalałby na tym. Nieważne skąd mam te pamięci. Chodzi ogólnie, że ta jedna Goodrama chodzi. To jest dziwne, a ta kurwa druga nie chce. Dobra. To tak. Zrobiłem zdjęcie tej pamięci jednej z tych srebrnych, to ja sobie ich poszukam na Allegro, bo może to są pamięci serwerowe, które są dedykowane do tego serwera. A właśnie wyjebał mi błąd, że bateria już 15%. No dobra, no to pokażę wam teraz, jak ogólnie to wygląda. A wygląda to tak, że sobie siedzę w sklepie na macie Zorina. Sterowniki, widzicie, jest, a tu mamy ten procesor Intela ze zintegrowaną grafiką, więc na pewno ten sterownik się przyda. Tak, oczywiście hasło, jedziemy maleńka, na pewno sterownik do Intela ze zintegrowaną grafiką się przyda. Dobra, zainstalowany, jak widzicie. No, mamy kodeki. O, jak widzicie, wszystkie się pobrały. O, co dziwne, ten jeden się nie pobrał, zaraz go pobierzemy. O, pyk. Ja pierniczę, dlatego lubię system Ubuntu, bo tutaj wszystko się instaluje, co potrzebujecie. Mnie to po prostu zawsze dziwi, że użytkownicy Windowsa mówią, jakie te gówno i tak dalej, kurde. Mam pytanie, a który z was naprawdę próbował chociaż na te 5 godzin siąść na tego Linuxa? Sobie pobawić się, mamy tu Steama i tak dalej.
do oporu, na przykład, dobra, żeby wam pokazać huk. A zresztą tam będę wpisywał, znajdę w zakładce gry, powinno być. No wiecie, to też nie jest demon prędkości. No ale zobaczcie, gier na Linuxa jest od chuja i jeszcze trochę. Więc nikt mi nie powie, że gier nie ma. A Steam na pewno jest. Jest, bo kolega ma Steama normalnie na Zorinie pierdolniętego, napierdala w gry i kurde, i nie widzę problemu, żeby coś się u niego źle działo. Komunikacja. No tutaj aktualizacja, w pełni zaktualizowane oprogramowanie, to mamy różne różności, zależności. O, widzicie, jest, patrzcie, jest Steam, więc nikt mi kurna mać nie powie, że na Linuxa nie ma Steama. Ale na przykład Transmission to sobie zainstaluję, rzut ekranu tam huk. Bo to można sobie ten pobierać albo co innego robić. To się na pewno przyda do czegoś. Tutaj się zawsze w tym systemie do czegoś coś przydaje. No, już mamy zainstalowane. Naprawdę, ja się czasem naprawdę dziwię niektórym ludziom, że kurde. Ogólnie wszyscy na Linuxa tak pierdolą farmazony, a naprawdę nikt się nie przesiądzie na niego i nie, kurde, nie posiedzi i nie popatrzy, jak fajnie to działa wszystko. Ja na przykład teraz będę kończył całkowicie już z systemem Windows i będę się przesiadał na Ubuntu 20.04. Oczywiście LTS, wsparcie do 25 roku. No dobra, to by było na tyle. Życzę wam powodzenia. I jeszcze, żeby nie było, że ktoś zaraz... o Jezu, nie tutaj weszłem. Żeby zaraz nie było, że ktoś... że ktoś mi zarzuci, że ja to sobie proszę, że ja to sobie w chuja poleciałem. Proszę bardzo! Jest działające oprogramowanie, proszę bardzo, zobaczycie, co to jest za karta graficzna, bo ja was nie chcę robić w jajo. To są różne takie, proszę bardzo. To jest ta karta graficzna, która jest na tym serwerze moim HP zainstalowana. Więc niech mi ktoś teraz coś powie, to naprawdę. Temperatura po wymianie pasty termoprzewodzącej 40 stopni, uważam, że jest bardzo dobrą. Niektórzy to naprawdę, kurde, powiem szczerze, że po prostu zadziwiają mnie swoim imbecylizmem. Szczerze mówiąc. To sobie weźmiemy wyżej jeszcze. Co tu jeszcze można sobie ustawić? Cztery razy. Nawet ty sobie weźmiemy może. Tak zakończę. Więc widzicie, wszystko działa. Naprawdę ten. Ojej, nikt mi cholera nie powie, że ten,
że nic nie działa. Ogólnie jest tu Zorin 15, ten to jest ogólnie. Zobaczcie, tu powinno być. O ja pierniczę, jak znajdę, to wam pokażę. Nie mogłem znaleźć jednak tego piernicza. Powiem wam szczerze tak, że działa dobrze i tyle. O, widzicie, jest Zorin 15.3 Lite 32-bitowy. A tych Ubuntu to mam od cholery nawalone tutaj. Bo na każdym komputerze znajduje się inna wersja. No dobra, to było tam tyle, trzymajcie się.